Witam wszystkich w kolejnym odcinku. Właśnie wybieram się do pracy. Radio wyciszę. Teraz przez jakiś czas muszę jeździć swoim samochodem, bo chłopakom nie po drodze, żeby mnie wozić. Musieliby wyjeżdżać prawie godzinę wcześniej, żeby mnie jeszcze odbierać tutaj z CLTT. No i muszę sam dojeżdżać 10 km w jedną stronę. Ale co mi się daje. Dzisiaj będzie znowu upał, także betonujemy zaraz z samego rana, bo w południe to się po prostu nie da. Beton za szybko wiąże. Co chciałem powiedzieć? No, niedługo już wybieram do Polski. Na dobry tydzień spotykam się z rodziną, z swoimi braćmi. Mam dwóch braci. Jeden mieszka w Polsce, to jak jeszcze zawsze do Polski, jego zawsze widzę, ale z tym drugim bratem, który mieszka w Anglii, z Adamem, czyli Adam Flock, to widzimy się, jak nam się uda. Ostatnio widzieliśmy się na weselu, a rok temu chyba się w ogóle nie widzieliśmy. Także nie widzieliśmy się rok temu. Rok temu? Dwa lata żeśmy się nawet nie widzieli. Bo on jakoś inaczej robi urlop, ja inaczej. Także dlatego też jadę do Polski, żeby w sumie rodzinę odwiedzić. Zawsze jeździmy na urlop do Polski, później na polskie morze. Chociaż w tym roku to zrobimy sobie inaczej i jedziemy z całą rodziną pierwszy do Polski na jeden tydzień, a później wracamy do Niemiec i jedziemy na jezioro Gardyńskie pierwszy raz. Nigdy tam nie byłem. Wszyscy chwalą, że jest fajnie, ładnie. Jest tam jezioro, czyli woda i góry. Także dla mnie idealnie. Ścieżki do biegania. Na pewno całe mnóstwo. Wkoło jeziora można biegać. Jeździć na rowerze. Pływać na desce. Ja i mój syn to z wody w sumie nie wychodzimy. Jesteśmy fanami wodnych sportów, może nie. Nie uprawiam jakichś wodnych sportów, ale lubimy się kąpać po prostu. Ja bym przesadzał, że uprawiam wodne sporty. Chociaż pływał kajakiem, teraz dokupiłem jeszcze deskę. Już parę razy byłem tutaj na takich małych jeziorkach popływać. Daje to naprawdę frajdę. Także jak ktoś się zastanawia, żeby kupić taką deskę supa, to niech sobie od razu kupi, bo ja się zastanawiałem kilka lat i to było, mogłem już dawno kupić. I znowu, w ciągu tygodnia, jak musimy pracować, jest ponad 30 stopni, na weekend już ma być coś koło tam 24. Jak na złość. Jak zawsze chcę jechać gdzieś się pokąpać w niedzielę, czy tam w sobotę, to niestety pogoda zawsze gorsza. Jakieś opady, niższa temperatura, a od poniedziałku zawsze ponad 30. Przynajmniej przez ostatnich parę tygodni się tak zdarza. Miejmy nadzieję, że dopisze nam pogoda w trakcie urlopu. Mamy z Adamem zamiar nagrać parę filmów. Filmy będą o spływie kajakowym. Będziemy raczej we dwóch tylko płynąć. Chyba że zorganizujemy jakąś większą grupę, to popłyniemy sobie kajakiem po Baryczy jak zwykle. Mamy zamiar też, kupiłem już jakiś rok temu, nawet dawniej, dalej, prawie dwa lata temu kupiłem takie magnesy neodymowe, one się one nazywają. I chcemy trochę porzucać w tej rzece, zobaczymy czy coś wyciągniemy, jakieś skarby. I coś tam jeszcze dogramy. On sobie będzie nagrywał, ja sobie, ale będziemy robić to wspólnie, także będziemy na tych filmach we dwóch występować. Mam nadzieję, że będzie ciekawie. A teraz rzeczywistość. Beton już przyjechał. Będziemy betonować. Dzisiaj to tutaj fundamenty. A tutaj jest właśnie ta puszka, o której wcześniej mówiłem, tylko ją koparką trochę zdewastował. Normalnie to ona wygląda dużo ładniej. I właśnie bardzo dobrze, jeśli jest podłoże utwardzone, wtedy można wjechać ciężarówką
nie jeździ się po błocie. Można podjechać i od razu z rynny lać. Jak się daje, to lejemy z rynny, a jak nie, to gruszką. Jak już nie można bliżej podjechać. I tak wygląda to już po chwili. Mamy już prawie całe auto. Czyli 7,5 kubika chyba. Normalnie chyba wchodzi 8, ale... Ale nie mogą ładować więcej. Po prostu, żeby dróg nie obciążać. Tak chyba chciałem powiedzieć, tak. Teraz beton wygładzamy. Pierw za pomocą takiej łaty. Tam, gdzie nie dojdzie łatą, to taką szajbą, czyli packą. Masz też kłódkę? Serkut. Bardzo ładnie to robi. Widać, że profesjonalista. Kaj problem. No i dobra. Tyle zabetonowaliśmy. Zaraz przyjedzie kolejne auto. Gładzimy, wyznaczamy miejsce, gdzie przyjdą te płyty. I dalej. Jeszcze trochę popatrzymy, jak kolega to wygładza, bo robi to naprawdę bardzo ładnie. Tutaj mamy już zabetonowane. Pierwsze płyty są już osadzone. Pierwsze auto już lekko nam przystygło. Jeszcze trochę miękkie jest, ale już trochę ściągnęło ten beton. Tu jest, od tego miejsca było drugie auto. Drugie auto starczyło nam do tego miejsca. To zrobimy jutro. Musimy tylko wybrać na tą płytę tutaj sam środek betonu, jak trochę przystygnie, żeby nam później pasowała wysokość. Bo jak jest za wysoko, no to trzeba by było kuć po prostu. A teraz zabieramy się po prostu do osadzania tutaj tego zbrojenia do kolejnego fundamentu z drugiej strony hali. 4 sztuki. Osadzamy na listwach, 3 cm, podwójnie złożone. Jak już mówiłem na wcześniejszych filmach, żeby się nam nie spłaszczyły od gorąca, od ciężaru. Po 4 stronach pręty, żeby korb się nam nie przesunął w trakcie betonowania. I to tyle w sumie. Jak to zrobimy, to nie wiem, co jeszcze będziemy robić. Coś jeszcze zrobimy. Aha, jeszcze musimy położyć później uziemienie. Uziemienie mamy. Jedno jest ze stali nierdzewnej, drugie jest ocynkowane. To ocynkowane idzie w beton, to... Znaczy, tak. To ocynkowane idzie w beton, a na zewnątrz, tam gdzie panują warunki atmosferyczne, dajemy ze stali nierdzewnej. Teraz będzie nawet bardzo ciekawie, bo będę ładował to auto, które tam stoi popowodziowe, dźwigiem na ciężarówkę. Na tę właśnie oto ciężarówkę. Trwają przygotowania, auto podobno jedzie do Słowacji. Pierw trzeba go ruszyć bobkatem z tej dziury. Podobno hamulce mu zardzewiały. Kościół mówi, że mieli go jeden tydzień i przyszła wysoka woda, go zalała. No jednak koło się kręcą. I tak, samochód już w powietrzu. Zobaczymy, czy nie spadnie. Jeden dźwigar jest przegnity. Może jakoś filmu nie będzie dobra, bo patrzę cały czas na dźwig i na auto. Also, du hast einen Container voll.
Und die andere ist ganz leer oder kann ich ihn auch noch voll machen, weil der würde gern zwei tauschen. Heute. Wenn nicht, der ruft den selber an und sagt, dass nur einer voll ist. Ich hab, am Anfang habe ich mit ihm gesprochen, dass nur zwei, weißt du, dass heute zwei geholt werden. Aber ruf du die Nummer selber an, okay? Ja, ich weiß. Ja. Also ruf den selber an und sag. Ja, ich will nicht, dass das so okay. Spielt, weißt du? Weil je weniger der stimmt, desto sicherer. Alles klar. Gut, passt, danke. Ja. Tschüss. Wie möchten die jetzt einfahren? Von oben oder seitlich? Von hinten? Frag mal. Wo? Ganz vorne? Ganz vorne. Hab ich gerade vorne. Ganz vorne. Oh, da muss ich die Gewinde nach hinten. Da muss ich die Gewinde noch hinfahren. Kommt was, oder was? Kommt was? Nee, das sperrt ab jetzt. Wie ganz hinten? Wie ganz vor? Ah, so blöd. Hebst du ein bisschen, hebst du ein bisschen. Hin. Weißt du, wenn das Kran geht, dann geht es von selber. Und bremsen wir nicht so hart. Wie machen wir jetzt? Du oder nicht? Ich lupfe das einfach hoch und fertig. Ja, ah, hoch und fertig. Aber wie willst du das fangen, wenn du jetzt drehen um? Warte, ich gehe vor und dann. Und dann versuche ich gerade zu halten, weißt du? Ach so, und von hinten einfahren. Ach so, du bist schon starker Mann, aber. Ja, ich muss ich auch nicht stabilisieren. Mhm. Und jetzt? Gut, jetzt geht schon. Gut, geht schon. Dann kann das besser reden, weil ich ein bisschen ausgleiche. Das ist mal nicht die Abschleppstange. Mir passiert nichts. Ne? Wie lass das auch so los? Ja, hoffentlich, du. Was denkst du denn? Warte mal, machen wir hin, dann müssen wir so ein bisschen damit machen. Das ist gut. Dennis, geh weg. Und ja, dann bin ich das Rad fest oder so nicht was. Ja, wenn ich jetzt trenne, geht gleich weiter. Weg. Ah, Dennis. Zwei Stangen oder sonst was, lassen wir die Räder so ein bisschen. Oder zwei Besen. Hol mal zwei Besen, Dennis. Gäbst du hinten am besten noch ein bisschen? Ja. Ich fahre ein bisschen runter. Nein, komm mal, geh nicht runter. Da muss jemand mitheben, da hat er gleich. Zwei Besen, warte doch, oder Schaufel oder sowas ja. Dahinter. Dann können wir hinten so heben. Das runterfallen, 9 ist runter. So, ja. Heben von 2 Meter Abstand. Ja. Und deshalb wir sind drunter gestanden. Ich sage, wir stehen nicht drunter. Alles sag ich doch. Ja, also deshalb holen wir 2 Besen. Und alles ist gut. Gut, weiter. Mach dich noch ein bisschen. Super. Optimal. Ja, aber warte. Ich hab's doch. Ja, warte, hinten hast du's nicht. Ja, hä? Ich hab die Raumkurve. Okay. Jetzt gehen wir. Ja. Also, ich bin bereit. Ja, ich bin total. Ja, der Holz können wir auch lassen, scheißegal. Trotzdem alte Klump. Obwohl, möchte ich nicht so einfach machen. Das ist ja
Und reicht oder noch ein bisschen? Muss oben gucken. Ist einfach hier nicht, wo ich schlupf, weißt du, ganz genau. Meter oder was? Noch ein bisschen. Warte mal. 10 cm. Aber vielleicht ist das Ding noch ein bisschen zurück. Ah, hier nochmal 20 cm. Okay, gut, langsam. Langsam, gut. Ist der ab? Ist der ab? Gut so? Ja, super. Kollege soll sagen, Beilage. Kollege, gut? Ja, okay, warte. Hoch. Ja. Wir müssen nochmal ein Stück wieder rein. Ich weiß, von dir aus gesehen nach links. Ja, ein bisschen hoch, ja. Und dann jetzt nach auf die rechte Seite, oder? Links von uns. So ist gut. Okay. Da kannst du auch schieben. Ne, hoch noch, ja. Der ist schon vorne noch gar nicht in der Luft, oder? Gut, oder? Noch lupfen? Nee, gut so. Ich glaube gut. Man muss sagen, gut, nicht gut. Aber jetzt okay. Ich nur fahren. Okay. Zur anderen Seite? Ab. Okay. Ab. Dobrze? Ab. Okay. Dobre. Dobrze, dobrze. Dobrze, dobrze. Pierdole, kurwa. Optimal, oder? Ja. Ich fahre mal heute weg. So, da war ne. Trochę było to skomplikowane. Ale się udało. Zalaliśmy właśnie betonem fundamenty. Zamocowaliśmy płyty. Co jeszcze zrobiliśmy? Aha, tutaj z tej strony ułożyliśmy także zbrojenie. Fundament już pokazuje. Tu jest tak. I tu, tutaj będą tylko pręty włożone. Nic wielkiego, połączenie prętami. Nie ma żadnego przewidzianego zbrojenia. Tutaj na końcu. I tutaj już wygląda tak na gotowo. Jak już zabetonujemy drugą stronę, wtedy będą mogli przyjechać ci, którzy stawiają halę po prostu. Firma, która buduje halę. Bo jak już mówiłem we wcześniejszych odcinkach, my sami tego nie robimy. Tu jest specjalnie zostawiony tutaj, gdzie był ten najbardziej skomplikowany, było najbardziej skomplikowane zbrojenie. Tu jest zaszalowane i tutaj ten słup. Jeden, jedyny na całej hali będzie jeszcze zabetonowany dodatkowo. Po co dokładnie nie wiem, ale pewnie to ma jakieś swoje właściwości wytrzymałościowe. Dlatego tamte są przyspawane o góry, a ten jest jeszcze ekstra zabetonowany w tymże fundamencie. Tutaj wczoraj żeśmy sobie wybrali ten beton, póki był jeszcze świeży, na rurę kanalizacyjną, więc będzie bardzo dużo łatwiej ją tutaj ułożyć. Nie trzeba będzie kuć betonu.